Hej, cześć, siemaczko, zdroweczko wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest Battlefield 3 i ogółem to jest mapka Operation 925 oraz tryb Gunmaster. Oh yeah, i wiecie co, muszę sobie troszeczkę przyciszyć grę, dlatego że siebie praktycznie nie słyszę. Jest opcja, dźwięk i troszeczkę niżej, dajmy na to tak dotąd, ok. Wróć, zapisz i jest gicior. Wy nie będziecie słyszeli różnicy, bo tam troszeczkę tam pomontuję to wszystko, ale... Kurde, tutaj ktoś zginął. Dobra, jest. Zaraz tutaj ktoś wybiegnie. Tam biegał koleś. Dobra, drugi. Ojej, no szybko. Dobra, trzeci. Coraz lepiej mi idzie, powiem wam. Kurde, tak pierwszy raz zacząłem nagrywać i idzie mi całkiem. Jestem strasznie, wiecie, ja jak gram w BFA i chcę wyjść dobrze, to jestem strasznie taki przejęty i mało komentuję, dlatego jeżeli czasem będę siedział cicho, to wybaczcie mi, ale no rozumiecie, to jestem po prostu zajęty, a nie mam niestety aż tak podzielnej uwagi, żeby płynnie komentować i być w 100% zajęty BF-em. Czy tutaj ktoś jest? Nie? Tam. Ja tam się nie będę pchał, bo mam jeszcze troszkę ze słabą broń. Dopiero ten. Chociaż, nie, to nikt jeszcze nie ma lepszej chyba. Oprócz tych trzech gości, którzy tam są. Czterech już. Dobra. Jeden. Oj, kurde, z tyłu mnie wziął kaktus jeden zasrany. Ajajaj. Ale już jednego killa... Drugi kill był... Nie, drugi byłby kill na Magnumie. Teraz mam jednego, czyli jeszcze jeden. I będę miał nową broń, czyli Spas 12, o ile dobrze... O ile się nie mylę. Wiecie co? Powiem wam, że ten komputerek nowy... Ja już mam go chyba z miesiąc, a cały czas się z nim zachwytam. Jestem taki w niebo wzięty, bo teraz dopiero sobie zainstalowałem... Znaczy zainstalowałem. No, włączyłem, żebym widział... ile mam FPS-ów. Żebym widział, ile mam FPS-ów w lewym... Tak, w lewym górnym rogu. Czekajcie, niech tutaj przyjdzie kaktus. No. No chodź. Nie idziesz? Kurde. Myślałem, że zdążę strzelić. Więc w każdym razie ja widzę, ja tutaj gram na ultra, na niecały ultra, bo mam troszeczkę zmniejszony antaliasing. Ale tak czy siak i mam 60, no w tym momencie mam 50 FPS-ów, ale ogółem najczęściej gram w stabilnych 60. I to jest jak dla mnie genialne. Wy akurat tego niestety nie możecie zobaczyć, dlatego że gram, dlatego że YouTube wyświetla tylko i wyłącznie 30 klatek na sekundę maksymalnie, tam 29, 97, coś takiego. Dobra, jest gicior. W idealnym miejscu przyszedłem. Tu coś bieg. Aj! Kurczę, nie zdążyłem strzelić, jakie mam ping, tak by the way. Tak w razie, gdybym chciał narzekać, 30, niecałe to. Jest gicior. Jest bardzo fajny, ping jest super. Jej, zabiłem. Czuję się w niebo wzięty, pierwszy raz mi na nagraniu wychodzi. No co mnie, krety, nie zabiłeś? Ech. F, niech ci będzie. Kurde, jak dla mnie team kille nie powinny się liczyć do tej. Do tabeli, tak jakby, rozumiecie? Kurde, a wydawało mi się, że go trafiłem. Znaczy, wydawało mi się, że go powinien trafić, no ale cóż. Jesteśmy w tym samym miejscu de facto, więc zaraz tutaj gnujek powinien przejść. Ewentualnie już go zabili. Jakie mam staty? 6 na 6. Słuchajcie, jak na mnie i na nagrywanie to jest genialne. Jeżeli nie zapomnę, to wam gdzieś tutaj wstawię teraz screena takiego małego, w którym wam pokażę ostatnie moje staty na takim meczyku, takim randomowym DDM-ie. Tam było chyba 21 do 4, czy tam do 5. Coś takiego. Po prostu... Aż sobie screena zrobiłem, żeby się pochwalić. Przeszedłbym się tutaj, poskradłbym się troszeczkę. Co prawda nie wiem, czy to ma sens skradanie, ale póki co mnie nikogo tutaj nie widzę. Tam koleje się wybiegają szybko za nimi. Będę miał kille. Dobra, padł koleś. To jest za mną bieg? Nie. No. Ajajaj. Czekajcie, zmieni magazynek i... Zobaczę, czy ktoś tutaj gdzieś jest. Dobra, jest, mamy gościa. Milutko, powiem wam, milutko. Fajnie się strasznie gra, jak się już troszeczkę się tam niedużo, bo niedużo nauczyło. Tak naprawdę fajnie, przyjemnie się gra. Tam jest jakiś koleś.
Aj, wiem, widziałem, leżał tam koło słupa. Widziałem, widziałem, myślałem, że jeszcze się zdążę schować, ale niestety. Niestety gość miał lepszy refleks niż ja. I mnie zaciupał, że tak powiem. Gdzie by się teraz... Tam bym... Czekajcie, można tutaj rzucać granatami? Nie można. Kurde, szkoda. A przydałoby się, naprawdę by się przydało. Kurde, myślałem, że go jeszcze zabiję. Słyszałem, że mu 1% został i to tak to jest taki maksimum, ten 1%. Ani razu go nie trafiłem? O kurde, myślałem, że go trafię. Ej. Ostatnio tak wam powiem, że pierwszy raz widziałem cheatera na takiego prawdziwego cheatera w Battlefieldzie, jak był Punkbuster i tak dalej. Właśnie na Gunmasterze. Mianowicie, grałem sobie, grałem, no nie? I widzę nagle gościa, strzelam do niego. Niby dostaję obrażenia, ale wpakowałem w niego pół magazynku, nic mu się nie dzieje, musiałem przeładować. On w tym czasie machnął ręką, bo był na ostatnim poziomie, czyli miał nóż. Musiał nożem po prostu zabić kogoś dwa razy. Więc machnął ręką i na odległość dosłownie, no nie wiem, no może 15-20 metrów mnie zabił. Z noża. Więc to tak trochę dziwnie, nie? Nie wiem, może to był jakiś straszny lag, ale tak to ogółem to był pierwszy raz będę cheatera. Kurde. Aj! Pierwszy raz będę cheatera widział. Zabił go koleś, zabił go. Kurczę, od jakiegoś czasu nikogo już nie zabiłem. Tak. I teraz już mam pewnie staty 50 do 10. Czy coś takiego. Tak strzelam, bo ja to... Czy tam ktoś jest? Nie? Dobra, mój. I tu jeszcze jeden... No. O kurde, a nas wziął od tyłu. A nas wziął kolego od tyłu. No, jak widzicie, dzisiejszy materiał nie jest speederfrytką, jest bez niego, ale za jakieś 2 godziny powinien być na Skype'ie, to prawdopodobnie coś nagramy. Akurat nastawieni jesteśmy na keyboarda, ale może nam się też uda coś wyhaczyć z BF-a. Ogólnie chciałbym jeszcze dzisiaj nagrać Bad Company 2. Byłoby spoko, bo gierka jest naprawdę super, kosztuje 30 zł, czyli jak na to, co oferuje, to jest nic, uwierzcie mi. Jeżeli ktoś nie ma kompa ani kasy na Battlefielda 3, to niech kupuje Bad Company 2 w ciemno. Jest tam dużo graczy, ta gra całutenki czas żyje, nie jest tak, że odkąd wyszła 3, to Bad Company 2 odeszło w zapomnienie. I naprawdę kupujcie, bo jeżeli... a nawet jak macie BF-a 3, to też kupujcie. Jest naprawdę, naprawdę porządna gierka. Kurde. Jak gadam, to się nie mogę skupić i to jest takie wiecie... No, rozumiecie. Czekajcie, czy tutaj jest mój jakiś? No, nie strzelajcie, przecież nikogo tutaj nie ma, idioci, i strzelają mi w plecy moi. Będę chciał się tam jakoś przejść i tędy pójść wokół tutaj aut. Dlatego, że tutaj zawsze prawie da się kogoś zaskoczyć. Tam jest koleś. Tam jest chyba. Teraz zobaczymy. Dobra, jeden koleś zabity. Drugi koleś zabity. I możemy biec. Tu chyba był jeszcze jeden, tak mi się wydaje, ale... no cóż. Jednak nie. Wydawało mi się, że jakieś strzały stamtąd po prostu leciały. No kurde, koleś. Przepraszam cię bardzo. Napiszę ci tutaj sorry. Ale wbiegłeś mi centralnie pod celownik. Nie zauważyłem cię. Jezus! Kurwa. Ja nie widziałem, że to ma... Przepraszam. Ogółem zasobnicy. Ja nie widziałem, że to G3 ma aż tak mały magazynek. On ma tutaj 20 naboje maksymalnie. Strasznie mały. Co prawda mocna jest broń, ale wolno strzela i jest... mimo, że jest automatyczna. No i ma tylko 20 chyba... Tak mi się wydaje, że 20 naboi. Ewentualnie strasznie szybko wykorzystałem ten magazynek po prostu. No pokaż jeszcze, kolego. Dobra, to nie ma sensu. Przejdziemy się po prostu w inną stronę, bo inaczej on nas zabije. Teraz powinien stamtąd wyjść. Nie będzie tam przecież czekał w nieskończoność. Będzie. Dobra, zabity koleś. A to już teraz jestem hardcorem. Już nam się nie udało niestety nikogo zabić. Ale do Famasa doszliśmy, czyli praktycznie do połowy. I jestem z tego powodu szczęśliwy, że na nagraniu udało mi się tak daleko dojść. Co prawda, jak pewnie słyszycie, odpalił się już dźwięk, że runda się kończy. Co prawda, ten dźwięk będzie się jeszcze długo odpalał, dlatego że...
Ktoś jeszcze musi zabić przynajmniej ze 3 razy. No, jak to go? Nie trafiłem. No, gin, 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 przyjacielu. O kurde, z tyłu nas, znaczy nie z tyłu, tylko za nim był po prostu. Z tyłu za nim był jeszcze jeden koleś i nas zaciupał. No, więc tak się zastanawiam, czy miałem jeszcze o czymś powiedzieć, ale... O Jezus, jak zeskoczyłem, to był taki, tak troszeczkę mi przelagował, tak w systemie oczywiście, nie, czyli w grze, a nie, że internet coś. Po prostu mi tak leciutko przelagowało i nie wyłapałem, niestety nie mogłem idealnie nacelować na gościa i go zabić. A kolej zabity. M-Tara mamy chyba teraz, o ile się nie mylę. Nikt tam za nami nie biegnie, to gicior. Dobra. Przeładujmy. Bo jak mamy okazję, to najlepiej jest przeładować. O kurde. Zabili nam gościa. Kolejny zabity. Oj, przepraszam, przepraszam, jeżeli bym cię zabił. Teraz Auga mamy chyba, tak? Tak. Chodźmy tutaj, bo tutaj z tego co pamiętam wybiegało parę osobników. Może na górze są? Ja tutaj zawsze wybiegam na górę, tutaj nikogo nigdy nie ma. O, ktoś się dostał na ostatni poziom, czyli nóż. Nożem jest niestety najtrudniej, ale... więc to jeszcze chwilę będzie trwało, ale jak się zabije nożem, jak się wygra Gunmastera, to jest taka radocha. Jeszcze mi się, raz albo nigdy mi się jeszcze nie udało wygrać. Naprawdę. Raz byłem drugi, albo nawet więcej niż raz. I już się wtedy cieszyłem. Dobra, dwóch kolesi mamy. Oj. Jaj, jaj. Tutaj ktoś idzie? Nie? Ktoś jeszcze jest? Nie za bardzo, nie widzę ich. Dobra, wbijamy tutaj. Do tej klatki schodowej i... Zawsze tutaj strzelam po tych ściankach. Dziś, teraz akurat nikogo nie ma chyba. To szybko przebiegniemy, bo nas za chwilę zabiją. Dobra, jeden zabity. Przynajmniej jeden. Dobra, dwóch. Fuck, był tam, wiem, widziałem gościa. Był tam jeszcze jeden. Jakie mam staty? 22 na 17. Jak dla mnie super na nagraniu? Genialnie. Dziękuję. Niestety troszkę słabą broń teraz mam. Taką, nawet nie troszkę, tylko strasznie. Taką, że de facto najprościej jest zabić na bliski dystans. O, ale runda się już skończyła, moi kochani. Ale nie bójcie się, to jeszcze nie koniec całego filmiku. Najprawdopodobniej zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Jeżeli byśmy mieli grać na tej samej mapie, to widzimy się na po prostu innej rozgrywce. I teraz wam mówię hej. A jeżeli będziemy się widzieć na innej, czyli po prostu będzie rotacja po wszystkich mapach z Close Quarters, no to nie będę niczego wycinał i po prostu poczekamy sobie te 30 sekund. Zawsze można z wami o czymś pogadać, tylko o czym? A na przykład o pogodzie. Jak nie ma o czym, no to o pogodzie. Wiecie co, jeszcze niedawno, przynajmniej w Krakowie i pod Krakowem, było strasznie gorąco. Mega tak słońce prażyło, a teraz codziennie są chmury, codziennie pada. To jest po prostu deszcz podrynny. Jak... Nigdy nie ma tego złotego środka. Ja nie rozumiem dlaczego. Dlaczego nie może być po prostu przez lato, nie wiem, 25 stopni, wiaterek i... No i tyle, nie? Wiaterek, tam w niektórych miejscach cień. No i tyle. O, inna mapa, no to w takim razie jednak nic nie ciąłem, nic nie zostało pocięte, więc usłyszeliście moje wywody o pogodzie. Zagramy sobie jeszcze raz, odcinek będzie miał tak 20 parę minut i skończymy. Aktualnie powinien mieć 14. Nie wiem jak to wyjdzie w praniu, ale powinien mieć 14. Jezus. Ajajaj, myślałem, że go dwa razy trafiłem, bo dwa razy strzeliłem i... Tak szybciutko po sobie, no nie? I myślę, że go dwa razy trafiłem. Kurczę. Tak sądzę, że skoro tamta runda wyszła mi dobrze, to ta nie może wyjść dobrze. Chociaż... Ojej, zobaczymy, no zobaczymy. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się dojść do tych lepszych broni, czyli wyjść z shotgunów, dlatego że... Shotguny są słabe. Shotguny są po prostu słabe. Jak na mój gust. I tyle. Kurczę, zaczął się tworzyć większy plik. Już ma ten, który nagraniowy ma już 24 giga.
I troszeczkę mi zaczęło lagować, ale to mam nadzieję, że się za chwilkę uspokoi. Biegnij, przyjacielu, i chodź. Tu jest koleś, tu jest koleś. Gdzieś był. No! Już myślałem, że go nie zabiję. Jakbym go nie zabił, to bym się lekko zdenerwował. No! Jakim cudem ja go nie trafiłem? O Jezus, Jezus. Jeżeli słyszycie jakieś krzyki w tle, bo teraz ja dopiero usłyszałem, to tak standardowo przepraszam, tak, mam małą siostrę i no, rozumiecie, co się rozumie samo przez się. Jezus, co mi tak laguje? Dobra, trafiony, headshot. One shot, one kill. Kur... Nie miałem tak... Nie. Zabili mnie. O, akurat deszcz zaczął padać. Coś czuję, że niestety przez deszcz będzie z nagrywania nici następnych odcinków, ale może coś tam się uda. Dobra. Git. I nie wiem. Kurwa. Próbować zaskoczyć przeciwnika i dostać headshota. No to jest po prostu debilem być, to mną być. Dobra, gdzie mogą być przeciwnicy? Tutaj... Tutaj miałem powiedzieć, nie wchodzę, bo za chwilę mnie ktoś zabije, ale jednak się to gdzie stało. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Tu zaraz coś wybiegnie, albo tu. Ojejejej! Zacząłem przeładowywać w złym momencie. Ja nie wiem niestety, jaki magazynek ma to MK3A1, bo nigdy nie grałem na normalu na Gunmasterze. Czyli tak, żebym widział pojemność magazynków. Dobra, dwóch gości zabitych, jeszcze tu jest jeden. Aj, nie zdążyłem go zabić już. A, kurde, ładnie było. W każdym razie nigdy nie grałem na normalu, a tej broni nie mam niestety odblokowanej. Dlatego, że żeby ją odblokować, trzeba spędzić po dwie godziny na mapkach typu... Na mapkach z Back to Karkand, i... A że na tych mapach już prawie nikt nie gra, poza Gulowoman, no to po prostu mi się nie chce. Musiałbym zostawiać BF na noc i... Wiecie... I sobie tak siedzi. A to nie ma zbytnio sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde. Ze spasa nas wziął. Jakie mam staty? Screeny róbcie. Screeny szybko, 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 póki jestem pierwszy. Ja pierniczę. Mam staty na plusie, jestem pierwszy. To chyba będzie moje najlepsze nagranie ever. Dwa razy mieć te staty na plusie i jeszcze być pierwszym. Już nawet nie... No, co prawda chyba nie jestem... No, nie jestem pierwszy w tym... W całej drużynie, znaczy we wszystkim jestem jakoś co najmniej tam, nie wiem, piąty, ale nie jest źle. Niech tutaj już do nas nie biegnie, nie. Wiecie co, ostatnio nauczyłem się troszeczkę tak bardziej taktycznie w BF-ie myśleć. Tak wiecie, no nie lecieć na pałę i tym podobne. O kurde, wybieg tam długo. Dobra, jest. Udało mi się. Jestem w tej pierwszej tej. I ja pierniczę. Naprawdę mi dzisiaj dobrze idzie, kurde. Zabili kolesia, dobra. O Jezus, strzelam do swoich, bo myślę, że to są... Że to są wrodzy. Wrodzy? Można powiedzieć takie... Jest takie słowo? A kurde, nawet nie wiem. Nie jestem nawet pewien do końca. Dobra. Te teksty sam są... Ojej. Całkiem... Kurwa, macie fajne. Oj, dobrze mi szło, zacząłem się cieszyć i mi idzie do dupy. Tak, takie życie. No jakbym już tego gościa nie zabił, to już bym się zdenerwował. Wbijamy tutaj i może ktoś tutaj będzie. Jest, jak zawsze, nie zdążyłem oczywiście nikogo zabić. Standard. Miałbym już następną broń. Nie wiem, jaka jest następna broń po Famasie, ale w sumie Famas nie jest naprawdę, nie jest zły, więc jest, jak dla mnie jest naprawdę dobrą bronią. Nie mam co narzekać. Dobra, kolega zabity. Dobra, tam są nasi. Tam nie wbijam. Możemy iść tutaj. Skoro mam już troszeczkę broń na dłuższy dystans ani shotguna, ani rewolwer, to mogę tu wejść. Spróbować coś poszaleć. A kurde, asysta. Przeładujmy, póki mamy okazję. Oj, zabili nas. Jestem pierwszy znowu? Jej, jak to miło. 17 na 13.
Dobrze, dobrze. Póki są staty na plusie, to jestem w niebo wzięty, kochani. Ja muszę sobie wreszcie podreperować staty. Naprawdę. Bo to jest paranoja. O Boże, odkurzają mi tutaj! Matko Boska! Mam nadzieję, że tego jakoś specjalnie nie słychać na nagraniu. Ale odkurzają mi pod drzwiami. Mam nadzieję, że... Aj, kurde, jak ja mogłem to tak spieprzyć. Jaką ja mam broń? Auga. Ty, to może dojdę. Jak się uda, to może nawet będę, wiecie, przy tych ostatnich tych. Dobra, jest headshot. Bardzo ładnie. No, czemu go nie mogłem dotknąć? Co? To jest niesprawiedliwe. Ciekawe, ile ten film będzie ogólnie miał. Póki co ma 20 minut. jest fajnie, że sobie wreszcie ustawiłem w tym MSI, ile, żebym widział w lewym górnym rogu, ile ma film, wiecie, jaki ma rozmiar, plik cały, ile ma minut i ile też no to ile ma minut, to jest ile trwa. Kurde, nie zabiłem gnojka, ale cóż. No i też ile ma klatek, to jest wszystko tak fajne. Jak dla mnie MSI jest trochę lepszy od Frapsa, bo mniej obciąża kompa, a... O kurde, ale szybko, żebyśmy sobie z gnojkiem poradzili. Mniej obciąża kompa. 20 na 18. Bo to się zaraz zaktualizuje. Widzicie? Już jest. No, MSI mniej obciąża kompa, a nagrywa wcale nie w gorszej jakości. Znaczy, jasne, że troszeczkę tam jest gorzej, nie? Bo on to minimalnie, ale jednak kompresuje. Żeby te pliki mniej zajmowały. No, ale nie... Mam wrażenie, że tego na nagraniu nie widać. Kurde! Cały czas mnie ten sam gość bierze. No nie, myślałem, że dojdę do jakichś dalszych broni, ale... Ale widzę, że nie. Dobra. Wiesz co? Może mi... Mam nadzieję... A co jest? Dziękuję. Mam nadzieję, że mi się jeszcze uda kogokolwiek zabić, ale... Ale niestety w to wątpię. Kurde, moi. Moi, a to nie jest jak... O Jezu! No nie udało się. No trudno. A więc, kochani, wielkie dzięki za miejsce... W pierwszej piątce, jej! Brawo! No i piąty, no cóż, ale tak się super. W każdym bądź razie, kochani, wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli wam się film podobał, to zostawcie lajka. Jeżeli jesteście nowi, to możecie dać suba, a ja się z wami żegnam. Mam szczerą nadzieję, że film wpadł w wasze gusto. I hej, cześć, papa. Adios, my friend. Cześć.